Patofizykiem jestem. Patofizykiem. Nie chcę tutaj straszyć, ale posiadam wiedzę właśnie patofizyków, która może pomóc w tym problemie, o którym mówicie. To ja się go boję, to jest pytanie abstrakcyjne, bo tutaj trzeba podać inne parametry, przy jakich założeniach bym się musiał bać. Ale nie sądzę, bo to nie... Właściwie nie... No to jest poza właściwie możliwościami obliczeniowymi czynnik strachu w moim wypadku tutaj, bo słyszałem, że już słyszeliście o personalnym Armagedonie. Tak, ktoś mówił o personalnym Armagedonie. Tak, no, jakiś profesor, czy tam taksówkarz, nie? O, psychiatra, jeszcze lepiej. Także personalny Armagedon to oczywiście, że każdy sobie sam to musi załatwić. No bo może być tak, że część na przykład ludzi, którzy przejdą personalny Armagedon, nie będzie mogła uczestniczyć w życiu społeczeństwa cyfrowego, informatycznego, no ponieważ cały czas utknie gdzieś w erze feudalnej czy też przemysłowej, no i będzie tam dalej kopalinę wygrzebywać z ziemi, przerabiać ją na masło czy też ropę naftową i tak dalej. Natomiast mam nadzieję, że większa część ludzkości przedostanie się, mam nadzieję, że większa część ludzkości przedostanie się do właśnie następnej ery. Skończą się dymiące kominy arsenem, germanem i innymi ciężkimi pierwiastkami, kadmem, ołowiem. No i zacznie się era informatyczna. Będziemy sobie przekazywać cyfrowo różne rzeczy, których nam się nie śniło. Powiem tak, na tej samej zasadzie, że w tej chwili nie wiem, czy widzicie, ale tu na pewno nie widzicie. Tu w powietrzu fruwają pliki AVI, pliki MP4. Są to różne pliki, są to głównie pornosy, no umówmy się, w internecie. Ale też są na YouTube'a różne rzeczy. O, przed chwilą Kiur przeleciał tak. No bo umówmy się, jak to się dzieje, że to się dostaje do waszych laptopów, nie? Skąd to się dostaje do waszych laptopów? Także naprawdę czekają nas ogromne wrota, a za nimi era info. Nie wiem, dlaczego wam pokazuję tego buta, ale coś mi kazało w tej chwili. No co by tu dodać, ten koniec świata w ogóle jest żenujący i nudny w tym wydaniu medialnym, no bo oczywiście jest to, no głupio mi to myśleć, dla maluczkich bądź tych najmniejszych, a ewentualnie dla tych, którzy muszą się bać, ponieważ powinni być przestraszeni. Mam powtórzyć? Dla tych, co muszą się bać, ponieważ powinni być przestraszeni. Właśnie mógłbym tu puścić farbę, ale wiadomo, obowiązki nie pozwalają, także ja muszę w tej chwili wracać do bazy. Mówił do was Eger Wazy, robi Goldrocka.